Witajcie kochani, dla mnie jest niesamowitym przywilejem, że mogę tutaj stanąć, bo jak widzicie reprezentuję pokolenie bardziej waszych rodziców niż was, ale tak muszę powiedzieć, że moje serce jest rozpalone, kiedy widzę młodzież, która jest głodna Boga. Amen? Głodna, bo wiecie, że czasy, w których żyjemy, no nie są łatwe. I Biblia nie mówi, że będzie się nam żyło cudownie i pięknie, dlatego że przychodzą wielkie presję, ale Biblia mówi, że my będziemy zachowani od tych rzeczy, a co więcej, to będziemy wyposażeni do tego, aby zwycięsko przechodzić przez wszystkie okoliczności, które będą wtłaczały się na ten świat. I to wszystko już się zaczyna, bo widzimy i kryzysy, i wojny, i różne takie rzeczy. Ale tym bardziej możemy być pewni i radośni, że my jako ludzie wierzący, a tak postrzegam każdego z was, jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa mamy źródło zasilania Ducha Świętego w sobie, które będzie nas prowadził. I ja nie potrafię inaczej mówić o rzeczach, jeżeli nie mówię w oparciu o Boże Słowo, dlatego że ono mi osobiście daje życie. Daje mi siłę do tego, aby żyć, daje mi nadzieję, daje mi sposobność i wyposaża mnie do funkcjonowania w każdej dziedzinie mojego życia. O tym za chwilkę powiem. Ja może się powinienem przedstawić na samym początku. Mam na imię Leszek, jak już tutaj prowadzący powiedział. Jestem członkiem tutejszego zboru. Chodzę z Panem ponad 30 lat. Na co dzień prowadzę firmę, biznes, zatrudniam ludzi, mam wspólników. I już samo to jest cudem dla mnie, bo od 30 lat, ponad 30 lat robię dokładnie to samo. To może nie jest temat na dzisiejsze zwiastowanie, ale 30 lat, jak temu zacząłem i wprowadziłem Boże zasady także do swojego biznesu, tak 30 lat, słuchajcie, sytuacje się zmieniały, różne fale następowały, a ja robię dalej to samo, co robiłem, nie chcę teraz się rozwodzić o tym. Ale postrzegam to, że Bóg jest ze mną i może być z każdym z was w każdej dziedzinie życia. Mam żonę, mam dwie dorosłe córki, mam dwie wnuczki, także widzicie, sporo tego jest. I chciałem się dzisiaj podzielić z wami słowem, które Bóg mi położył na sercu, kiedy tak naprawdę modliłem się i myślałem, Boże, co ja tym młodym ludziom mam powiedzieć? Do czego ich zachęcić? I przyszedł mi taki werset, który w zasadzie był tak, wszyscy oczywiście go znamy, bo to jest werset z Ewangelii Jana 10:10, możemy go tutaj wyświetlić. To jest werset, który ja sam czytałem chyba już ze 100 razy. Złodziej przychodzi po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Czytam według przekładu tego dynamicznego, który jest taki młodzieżowy, dostępny. Ja przyszedłem, aby owce, Jezus mówi, ja przyszedłem, aby owce miały życie. I w zasadzie już na dzień dobry można by tutaj postawić kropkę. To by nam wystarczyło, tak? Diabeł zabija, kradnie i tak dalej, a Jezus daje życie. Ale on mówi coś więcej jeszcze. Coś, co wprawiło mnie naprawdę w szok. I to życie w obfitości. Życie w obfitości, nie zwykłe życie. Możesz żyć zwykłym życiem, ale możesz według Jezusa, dzięki Jezusowi, żyć życiem w obfitości. I tak uświadomiłem sobie, że to słowo obfitość w życiu chrześcijanina jest tak naprawdę bardzo taka już wyświechtana. Wiecie, na temat obfitości są różne nurty, różne nauki, ja nie chcę się do tego odnosić. Jest też pewnie wiele takich przekrętów, przeginań, ale ja chcę mówić to, co czytam w Biblii. Jezus mówi, że chce ci dać życie i to życie w obfitości. Sprawdziłem sobie to, żeby już jak gdyby nie drążyć tego bezpodstawnie, jak to w Grece pisze i tam jest takie słowo perozios, to jest życie. A życie w obfitości to jest hiperperozios. I to mi się tak spodobało, słuchajcie, hiper. Znacie to, to jest chłopaki tutaj znają samochody, wiecie, że są szybkie samochody i są hipersamochody, nie? To już jest taka półka, że głowa boli. No i w zasadzie w każdej dziedzinie życia coś mamy albo jest hiper. I Jezus dokładnie użył tego słowa, hiperżycie. Ja się cieszę, że tłumacze nie zostawili to jako hiperżycie, bo być może to by było niezrozumiałe dla nas, ale zostało to przetłumaczone, to hiper, jako życie w obfitości. I tak naprawdę to nam przedstawia duchową rzeczywistość, że podział na tym świecie jest bardzo, bardzo klarowny. Jest jedna linia, po której jest z lewej strony diabeł, on daje śmierć, kradzież,
albo zabija, i jest Jezus, który daje życie, i to niezwykłe życie, ale życie obfitości dla ciebie i dla mnie, jeśli jesteś jego własnością. I teraz pierwsza myśl. Jeżeli młody wierzący, każdy wierzący, ja jestem własnością Jezusa i Duch Święty mieszka we mnie, to diabeł nie może mnie zabić. Amen? I to jest cudowna myśl, ale może nas okraść. Co przez to rozumiem? To, że może przyjść do naszego życia z zewnątrz i wykradać nam jakieś elementy. Ale Jezus mówi, przyjdź do mnie, bo ja mam życie dla ciebie w każdej dziedzinie. Niestety tak jest, że tych dziedzin życia mamy sporo. Tak jest, mamy życie duchowe, mamy życie towarzyskie, mamy życie pracy naszej, mamy życie zdrowotne. Tych sfer życia jest bardzo, bardzo dużo w naszym funkcjonowaniu. I kiedy się nawracamy, to życie duchowe zostaje jak gdyby podporządkowane Bogu, ale niechętnie oddajemy Bogu te inne życia. Ktoś kiedyś powiedział, że jak się nawracasz, tak to się nawracasz, potem się myśli nawracają, uczynki, a portfel nawraca się tam na samym końcu. To też jest sfera duchowego życia. Także Bóg chce dotykać każdej sfery naszego życia. I Jezus nam to gwarantuje. On mówi w swoim słowie, przyjdź do mnie, bo ja chcę obfitować w każdej dziedzinie twojego życia, nie tylko w życiu duchowym. Oczywiście problemem jest to, że my czasami tak bardzo kurczowo trzymamy te swoje rzeczy i nie chcemy mu tego oddać, nie chcemy do niego wpuścić. Dlaczego? Dlatego, że boimy się, że coś stracimy. Że jeżeli oddamy Jezusowi to, co powinniśmy oddać, no to nasze ręce będą puste. Ale to nie jest prawda, bo Bóg mówi, że On chce wypełnić. On chce zabrać to, co nam może zrobić krzywdę. On chce zabrać to, co nie przynosi dobrego owocu. A w miejsce tego chce wprowadzić swoją obfitość. I kiedy zastanawiałem się, jakby to zilustrować, przyszedł mi taki obraz Bożego męża, Mojżesza, będziemy czytać drugą księgę Mojżeszową, księgę wyjścia. I to jest człowiek, który w zasadzie został powołany do służby, ale bronił się przed tym rękami i nogami. Znacie jego historię, nie będę tu oczywiście tego opowiadał. Ale to jest człowiek, którego Bóg powołał, ale on był pełen swoich kompleksów, że nie da rady. Że nie jest mężem wymownym, że nie ma dobrego języka, że będzie się bał i tak dalej. Ale Bóg z niego nie zrezygnował. I to jest pierwsza ważna myśl dla każdego z nas. Bóg nie zrezygnuje z ciebie ani na jotę. Możesz sam z siebie nie dowartościować, możesz sam siebie rezygnować, ale Bóg z ciebie nie zrezygnuje. Będzie cię ciągnął w swoją stronę. I kiedy dostał to zadanie, kiedy z Aaronem, ze swoim bratem poszli tam w stronę Faraona, to zauważyłem, czytając tamte wersety, że to jest piękna alegoria do tego, jak bardzo musiał przełamywać opór Faraona. I znamy tam te wszystkie plagi i tak dalej. Ja chciałem tu zwrócić uwagę na parę wersetów, kiedy on już zaczął rozmawiać z Faraonem, kiedy on już zaczął jak gdyby żądać tego, że Bóg powołał lud izraelski do wyjścia, to w drugiej księdze Mojżeszowej, 8 rozdział i 8 werset, widzimy zagrożenia, które diabeł zaczął przynosić do jego życia. I zaraz pójdziemy dalej, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli zaczynasz iść za Bogiem, zaczynasz iść za Jezusem, to przychodzi gdzieś z boku ta druga siła, która będzie ci mówiła, ale to może nie warto, ale może nie tak głęboko, ale może nie tak diametralnie, ale to może wystarczy, jak tylko w niedzielę będziesz chrześcijaninem, przez tydzień ma jeszcze wiele różnych atrakcji, albo może nie będziesz się tak intensywnie modlił, albo nie będziesz tak intensywnie uwielbiał. Wystarczy, że troszeczkę tam pośpiewasz, bo diabeł już ci życia nie może zabrać, ale może cię okraść z pewnych rzeczy, które chce ci dać Jezus. Więc czytamy ten werset, rozdział 8 i 8 werset i napisane tam jest tak, ja czytam tą drugą część. Faraon mówi, wstawcie się za mną, u Pana poprosił. Faraon mówi do Mojżesza, wstawcie się za mną i wtedy was wypuszczę. Kiedy Mojżesz przychodzi z konkretnym żądaniem, to napotyka na fałsz, na obłudę, na próbę zwiedzenia. Faraon nie był treścią
jak gdyby Bożego żądania, że Faraon ma iść tam. Ale on ich próbował zatrzymać poprzez kłamstwo. I tak często w naszym życiu, kiedy chcemy iść za Bogiem, usłyszymy kłamstwo od diabła, właśnie to nie trzeba tak głęboko. To nie musisz tak diametralnie. Nie musisz wszystkiego podporządkowywać. Wystarczy troszeczkę. Będziemy tutaj razem, fajnie funkcjonować w tym starym, w starym życiu. W niedzielę będziesz chrześcijaninem, na nabożeństwie. Ostatnio taki jeden wierzący użył kapitalnego określenia, że wielu chrześcijan jest jak statek podwodny. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wychylają się spod wody tylko w niedzielę rano. A kiedy zaczyna się tydzień, znowu idą pod wodę i funkcjonują w tym świecie. I to jest perfidia diabła, do której będzie nas namawiał. Skoro już jesteś nawrócony, no to wystarczy ta odrobinka troszeczkę. Popatrzmy dalej. 25 werset 8 rozdziału. I czytamy dalej tak. No to w takim razie, jak już musicie iść, to złóżcie ofiarę w tym kraju. Oni mieli wyjść z Egiptu, żeby złożyć tą ofiarę. Faraon mówi, okej, wypuszczę was, ale nie idźcie tam, gdzie Bóg mówi. Idźcie tu bliziutko, złóżcie ofiarę w tym kraju. I to jest kolejne zagrożenie dla naszego życia, bo będzie przeciwnik przychodził i wymalował piękny obraz, że przecież nie musisz aż tak, że nie musisz tak głęboko, wystarczy jak tam sobie w rogu troszeczkę przeczytasz Biblię i na ten temat koniec. Więc celem przeciwnika jest odciągnięcia cię od docelowej drogi Bożej. A droga Boża w tym wypadku to idź i służ Bogu. Tak usłyszał Mojżesz. Wyprowadź mój lud, aby mi służył. To wyprowadź mój lud, aby mi służył, to naprawdę jest wezwanie do każdego z was. Tak samo do mnie. Wyprowadź mój lud, aby mi służył. Wyjdź sam z życia, które miałeś, abyś mi służył. Ale bądźmy przygotowani, dlatego że jest ktoś, który będzie ci tłumaczył i pociskał, że tak powiem po śląsku, pociskał inną Ewangelię. Nie taką, jak Bóg chce. Werset dalej, 28, mówi tak, czyli 8 rozdział, 28. I znowu czytamy następne zagrożenie. Wypuszczę was, ale nie oddalajcie się zbytnio. Tak? Widzimy to. Ale nie oddalajcie się zbytnio. Jeżeli diabeł już musi cię wypuścić, jeżeli diabeł już wie, że nie ma władzy nad twoim życiu, to będzie chciał przejąć kontrolę. Ale nie oddalaj się za daleko. To będzie próbował wprowadzić ograniczenia, które będą powodowały tego, że nie pójdziesz na 100% za Bogiem. Wystarczy na 60. Wystarczy ta niedziela, może jeszcze czwartek, w najgorszym razie, jak już musisz iść na modlitwę do kościoła. Ale nie oddalaj się zbytnio od starego życia. A Bóg chce zmienić twoje stare życie w nowe. Nie po to, żeby ci go zabrać, ale żeby wyposażyć je w obfitość, swoją obfitość w każdej dziedzinie. A więc nawet to słowo, nie oddalajcie się zbytnio od starego życia, tak, od Egiptu. Możecie sobie robić, co chce. Ale to nie było wolą Bożą. Czytamy, że Bóg nie zadowala się półśrodkami. Bóg nie zadowala się nigdy kompromisem. Kompromis to jest taki ludzki wynalazek, który powoduje, że gdzieś tam możemy się wpasować w jakiś układ. Ale Bóg jest Bogiem świętym i On jest Bogiem zazdrosnym. On jak cię powołuje, to powołuje cię do społeczności z sobą. On cię powołuje do świętości z sobą. On cię powołuje do tego, abyś był blisko Niego, dlatego że On ma dobre rzeczy. Diabeł będzie mówił, wracaj, nie bądź tak głęboko. Przeskakujemy do wersetu 10, 2 Mojżeszowa 10:11. I Mojżesz znowu ma dylemat, bo mówi, wypuść mój lud, wypuść mój lud. A Faraon mówi, okej, wypuszczam, ale niech idą sami mężczyźni. Słuchajcie, jaki on był kreatywny, ten Faraon, żeby ich zatrzymać. Niech idą sami mężczyźni. I tak znowu często widzę w naszym życiu taką presję, okej, jak już się ty nawróciłeś, no to niech się nie nawraca twoja żona. No to niech się nie nawracają przynajmniej twoje dzieci, twoi rodzice, może twoja dziewczyna. Wystarczy jak mężczyźni. Jak już chodzisz do tego kościoła, to idź sam, wracaj na niedzielę, na obiad, reszta może zostać. Ale my mamy obietnicę. Obietnica jest taka, że ja będę służył, ja i mój dom będziemy służyć Panu. Zawsze ja i mój dom. I to jest też ważna obietnica, którą jak się uchwycisz, to możesz ją wyznawać
i on, to słowo będzie żyło i będzie zmieniało rzeczywistość. Ja i mój dom będę służył Panu. Często jest tak, albo może i większość, że nasze rodziny niestety nie są w 100% nawrócone, zawsze jest ktoś. A już takim naprawdę dramatem, jeżeli jest małżeństwo, jeden wierzący, drugi niewierzący. Ale mamy obietnicę, ja i mój dom będziemy służyć Panu. Ja i moje dzieci, ja i moja żona, ja i moja dziewczyna, ja i mój chłopak, ja i moi rodzice. Możemy to wyznawać i ogłaszać, a diabeł przychodzi, niech idą sami mężczyźni, wystarczy. Dlatego to są rzeczy, które diabeł chce zabrać z naszego życia, żeby pozbawić nas radości, żeby pozbawić nas Bożej treści, żeby pozbawić nas tego, co Jezus na krzyżu dla nas wywalczył. Czytajmy dalej, bo tych zagrożeń tam jest dużo, ale nie będziemy oczywiście wszystkich czytać. Druga Mojżeszowa, 10:24. Idźcie, służcie Panu, zostawcie tylko owce i bydło. Ten faraon przecież wymyślał niestworzone rzeczy, żeby ich nie wypuścić. Zostawcie owce i bydło. Bóg chce mieć całego ciebie. Całe twoje życie, łącznie z zasobami. On ma przygotowane zaopatrzenie dla każdej sfery twojego życia. A faraon mówi, idź, ale dobytek zostaw. Wyjdź goły i nagi. Idź i zostaw to wszystko, czego się dorobiłeś. Bóg ma dla ciebie zaopatrzenie. Bóg ma dla ciebie błogosławieństwo w miejscu twojej pracy. Bóg ma dla ciebie błogosławieństwo tam, gdzie przykładasz swoją rękę do funkcjonowania. Diabeł chce zabrać to poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście my poczucie bezpieczeństwa mamy w Jezusie, ale On jest Panem także i naszej pracy, naszych zasobów, naszego domostwa, cokolwiek znajduje się. To, żebyśmy byli nadzy i ubogi, to nie był wynalazek Boga. Bóg stworzył świat cudownie, pełny, zaopatrzony. Kamil mówił o tym w pierwszej sesji. Cudowny świat. To, że przyszła na świat, nędza i ubóstwo było skutkiem grzechu Adama. I my musimy o tym wiedzieć, że Jezus Chrystus po to umierał na krzyżu, aby złamać wszelkie przekleństwo. Także i w dziedzinie finansowej, także i w dziedzinie zaopatrzenia, także i w dziedzinie pracy. Słuchajcie, ja 30 lat pracuję i odkładam dziesięcinę. I uważam, że to jest cudowna Boża rzecz, cudowne narzędzie, dzięki którym Bóg jak gdyby wchodzi ze swoimi prawami do mojej pracy. Ja mu za to dziękuję i z radością każdego miesiąca razem z żoną składamy mu dziesięcinę z tego, co daje nam na każdego miesiąca. Bóg ma swoje prawa i swoje zasady dla każdej dziedziny naszego życia. Diabeł przychodzi po to, żeby kraść i zabijać. Jeżeli nie możecie zabić, będzie nas próbował okraść. Ale Jakub mówi, apostoł Jakub mówi tak, przeciwstawcie się diabłu. Zbliżcie się do Boga, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To nie jest kazanie, które jest takie ciężkie, to ma być kazanie, które jest radosne, ale ma nam mówić, jak funkcjonuje duchowy świat. Więc przeczytaliśmy, że zostawcie tylko owce i bydło. Więc faraon wymyślał każdą możliwą rzecz, aby zatrzymać lud izraelski, aby Boża wola się nie wypełniła. I jak ona się wypełniła? Przejdźmy do 12 rozdziału i tam jest napisane, co Bóg uczynił pomimo wszystkich ataków diabła, pomimo wszystkich ataków faraona na Boży lud. Kto był górą? 12 rozdział 35-36 mówi tak. Izraelici posłuchali też Mojżesza i wyprosili u Egipcjan przedmioty ze srebra, złota oraz szaty. Ponieważ Pan nastawił Egipcjan życzliwie do nich. Spełnili oni ich prośbę, a ci złupili Egipt. Izrael wyszedł zaopatrzony. On wyszedł zaopatrzony, wiecie w jak? Nadnaturalny sposób. Nadnaturalny sposób. Oni nawet nie planowali, że to całe zaopatrzenie finansowe pójdzie z nimi. Bóg przysposobił serca Egipcjan przyjaźnie, tak że ci sami ich wyposażali. Tu jest takie słowo niefortunne, bo ci złupili Egipt, ale pomyślcie, 400 lat niewolniczej pracy, oni dostali wynagrodzenie.
Oni przez 400 lat byli niewolnikami, a w tym, kiedy wychodzili, dostali od Boga wynagrodzenie. To był ekwiwalent tego czasu spędzonego w niewoli. To nie było złupienie w sensie takim, jak my myślimy, że może przestępstwo albo, nie wiem, niegodziwość. To był ekwiwalent ciężkiej pracy, którą oni mieli. I czytamy, że kiedy wychodzili, to nie brakowało im na pustyni niczego. Byli zaopatrzeni we wszystko. A to nie jest takie proste, jak sobie pomyślimy, że to wyszło milion ludzi. Różne źródła podają, 600, 800 tysięcy, jakkolwiek. Ale słuchajcie, wyobraźcie sobie taki marsz. 600 tysięcy, 800 tysięcy ludzi, czy prawie milion. Ile wody, ile zaopatrzenia, ile opału, ile jedzenia. 40 lat na pustyni. Nie zabrakło im nic. Nie zabrakło im nic. Dlatego, że Bóg jest obfity. I On chce tą obfitość wlać do naszego i do twojego i mojego życia. Dlatego jeżeli Mojżesz doszedł do przełomu w Faraonie, to każdy z nas może dojść do przełomu. Kamil użył takiego fajnego słowa, że każde słowo jest napisane po coś. I ja wierzę, że te słowa są właśnie napisane po coś. Po to, żebyśmy wzięli z nich siłę, nadzieję i żebyśmy wzięli kierunek dla swojego życia. Żebyśmy wiedzieli, że jeżeli są sfery w naszym życiu, gdzie nie widzimy Bożego porządku, gdzie nie widzimy Jego obfitości, gdzie nie widzimy pomnażania, to mamy prawo się przeciwstawić diabłu i powiedzieć: diable, bierz ręce precz od tej danej dziedziny. Jako ludzie wierzący mamy przede wszystkim autorytet. Autorytet Jezusa Chrystusa. On to wywalczył na krzyżu. On powiedział: wykonało się. Wykonało się. I dziś jesteś zasadzony z Jezusem Chrystusem w Jego autorytecie. Wraz z Nim On zasiada na niebiosach, a pod sobą, pod swoimi stopami ma wszystko. Dlatego Kościół wierzący ma autorytet, aby się upominać o rzeczy, które zostały zabrane. I niestety czasami tak jest, że nasza niewiedza powoduje, że te rzeczy leżą sobie odłogiem. No skoro już jest tam tak źle, skoro nie mam relacji z rodzicami, skoro nie mam relacji, nie wiem, z siostrą albo z bratem, a skoro moja firma trzeci raz bankrutuje, albo skoro cokolwiek tam innego robię, to wszystko się rozpada, to widocznie tak ma być, to widocznie Bóg mnie chce czegoś nauczyć. Ja chcę ci powiedzieć, że to nie Bóg cię chce coś nauczyć, tylko diabeł robi sobie to, co chce w jakichś dziedzinach życia. Bóg chce ci dać swoje życie i to życie w obfitości. On je nazywał hiperżycie, jakkolwiek sobie to będziemy tłumaczyć. Możecie to sprawdzić w greckim słowniku. Hiperżycie, życie w obfitości. To nie jest życie, które polega na zabawie. Żebyś mi ktoś źle nie zrozumiał. To nie jest życie, które polega na robieniu sobie, co chcę i w momencie, kiedy chcę. Nie. Życie w obfitości to znaczy, że Boże prawa w każdej dziedzinie mojego życia będą doprowadzały do pomnażania. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest Bogiem obfitości. Kiedy On stwarzał świat, a było już to tutaj mówione, kiedy Bóg stwarzał świat, to cudownie go stworzył. On się sam zachwycał każdym dniem. Dzisiaj stworzył to, drugi dzień to i tamto i mówi, i to było dobre. I to było dobre. A na końcu powiedział, to było bardzo dobre, kiedy stworzył człowieka. Stworzył świat cudowny, obfity, spójny. A człowiekowi powiedział, zarządzaj nim, prowadź działalność, nazywaj zwierzęta, czyń sobie ten świat poddanym w moim imieniu, w imieniu Bożym. Wiadomo, jak sprawa się potoczyła z Adamem, to nie było takie łatwe. Adam nie poszedł tą ścieżką, ale taki jest zamysł Boga. I ten zamysł Boga nie zmienił się dla mojego i dla twojego życia. Ten zamysł Boga dotyczy każdej dziedziny naszego życia. Każdej dziedziny naszego życia. Czy to pracy, czy relacji, czy zdrowia, czy funkcjonowania w rodzinie. Każda dziedzina naszego życia może obfitować, jeżeli wpuścimy tam Bożą obecność. I kiedy sobie tak uzmysławiamy, że życie duchowe zaczyna się w momencie naszego nawrócenia, w momencie, kiedy przyjmujemy Pana jako naszego Pana i Zbawiciela, to później, po latach, a ja to mogę potwierdzić, bo jestem parę lat starszy, od was, widzimy, że to życie z Jezusem może mieć różne natężenia. I słuchajcie, i ja tak
kiedy powiedziałem, że bardzo się cieszę, kiedy widzę taką młodzież rozpaloną, kiedy głodną słowa, która się gromadzi po to, żeby słuchać, żeby uwielbiać, to przeleciałem myślą po swoim życiu. Ja, tak jak powiedziałem, nawróciłem się ponad 30 lat temu, ale ponad 10 lat zabrało mi dojście do tego, żeby się ochrzcić. Kolejne 5 lat zabrało mi to, żeby przyjąć chrzest w Duchu Świętym. Kolejne lata dopiero zgłębiałem Boże prawdy w różnych dziedzinach. Słuchajcie, to był mega długi czas, niepotrzebnie długi czas. Bo to wszystko jest dostępne w Słowie dla ciebie dzisiaj. I wspominaliśmy tutaj naszego brata Tomka, a ja też miałem z nim taką fajną relację i znaliśmy się dość blisko od momentu, kiedy on się pojawił w naszym zborze. On nie był długo w naszym zborze, on był, nie wiem, może 3 lata, 4, ale jak ja widziałem, jakie on robi postępy duchowe, to powiedziałem, Boże, wow, to czemu mi to zajęło tyle lat? To czemu ja musiałem 10 lat czekać, żeby wykonać krok wiary jakiś tam? A Tomek przychodził i on był głodny. Kiedy tu była modlitwa, to Tomek zawsze był na pierwszym miejscu. On wychodził, on chciał. On szybciutko, on wzrastał. Czemu się tak stało, nie wiem. Nie chcę tutaj się wymądrzać, ale wiem, że to był człowiek, który był głodny. On był głodny i robił szybkie postępy. Dlatego, że to, co Bóg ma przygotowane dla ciebie i dla mnie, jest dostępne od dzisiaj. Od dzisiaj możesz wchodzić w Jego relacje. Od dzisiaj możesz wchodzić w Jego głębie. Od dzisiaj możesz brać prawdę za prawdą i wprowadzać je w swoim życiu. Od dzisiaj możesz robić porządek w swoich sferach, w swoich pragnieniach, po to, żeby doświadczać życia, które obiecał Jezus. A On mówi, że to jest specjalny rodzaj życia. Nie tylko życie, ale to jest życie w obfitości. Więc kiedy tak myślę sobie, że kiedy różne fale przez te 30 lat miałem w swoim życiu i widziałem tą różną intensywność, to zauważyłem, że jedno, im bardziej Duch Święty dotykał mojego życia, im bardziej go głębiej wpuszczałem, to widziałem, że ten Boży rodzaj życia, on przybiera specjalny wymiar, że on właśnie zmienia relacje w rodzinie, zmienia relacje z dziećmi, zmienia relacje w biznesie, ten Boży rodzaj życia. I powstaje coś takiego, co mogę dzisiaj powiedzieć, życie w obfitości. Oczywiście nie powiem, że to już jest sprawa dokonana, wiele rzeczy jest przede mną, ale dzielę się z tym z wami, dlatego że w większości jesteście młodymi ludźmi, którzy zaczynacie, startujecie z życiem, w życiu z Bogiem. I moim apelem jest to, abyście nie marnowali czasu, może nie marnowali, ale nie potrzebowali tak dużo czasu, jak ja potrzebowałem, żeby wykonywać kolejne kroki. Ja dziękuję Bogu za to, co się wydarzyło w moim życiu, ale dzisiaj widzę, z perspektywy widzę, że to wszystko może szybciej nastąpić. I to musi szybciej nastąpić, dlatego że czasy są inne. Słuchajcie, ja się nawróciłem, to był 1986 rok. To była głęboka komuna, to była brak perspektyw, to była stabilizacja taka, że nie było żadnej nadziei, że coś się zmieni. Takie kompletne uśpienie wszystkiego. Ale dzisiaj mamy inne czasy. Dynamika Boża w dzisiejszym świecie jest zupełnie inna. Szybko się zaczynają zmiany. W tym 88 roku, zanim cokolwiek się wydarzyło, to ja to postrzegam tak, że wydarzyło się coś, a potem była długa przerwa i znowu się coś wydarzyło. A dzisiaj mamy co 3 tygodnie się coś wydarza. Jak nie wojna, to kryzys, jak nie głód, to coś innego i tak dalej, i tak dalej. I my musimy jako Kościół, jako ludzie wierzący być na to przygotowani, aby odeprzeć to, co diabeł chce robić. Dlatego, że wielu, wielu, wielu ludzi potrzebuje zbawienia, a Królestwo Boże musi się rozwijać. Więc my Boga potrzebujemy w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie musimy robić porządek, w każdej dziedzinie musimy wprowadzać Jego prawa dla naszego życia, bo to nie jest tak, że ja się otwieram na finanse i powiem ho, 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 od jutra, wiecie, moje konto się tam nabija, tych zer tam przy... To nie tak działa. Jeżeli chcesz podporządkowywać biznes finansom, to musisz Bogu zaufać. To musisz uczynić Jego Królestwo najważniejszym w tych finansach. To musisz być gotowym na to, że to są Jego pieniądze. Że ty oddajesz nie to, że ty Bogu cokolwiek dajesz, ale że oddajesz to, co do Niego należy.
i kiedy zaczynasz inwestować w Boże sprawy, to widzisz, że gdzieś indziej następuje przyrost. Ja nie mówię, że to się dzieje, wiecie, na zasadzie takiej automatycznej, ale doświadczam tego w życiu i wiem, że na tej sali są ludzie, którzy mogą dokładnie to samo potwierdzić. Także, kochani, skoro Mojżesz doszedł do przełomu, to ty i ja też możemy dojść do przełomu, dlatego że potrzebujemy tych przełomów w naszym życiu i wiemy, że ta obfitość została wywalczona na krzyżu. I to, że wy możecie iść dalej i szybciej, to jest też takim wielkim przywilejem, dlatego że kolejne pokolenie może korzystać z tego, do czego doszło poprzednie pokolenie. Ja zawsze mówię tak, że jeżeli ja dojdę do jakiegoś miejsca, to chciałbym, żeby moje dzieci, dla moich dzieci, mój sufit był podłogą, żeby oni mogli iść dalej, głębiej, dlatego że w Bogu jest zawsze głębiej. To nie jest tak, żebyś mógł i czy był w stanie poznać absolutnie Boga do końca tutaj na tej ziemi. Zawsze będzie więcej i zawsze Bóg cię będzie zaskakiwał i zawsze ci powie, ja mam jeszcze nowe rzeczy. Ja mam jeszcze nowe sfery dla ciebie. Ja mam jeszcze nowe słowo. Ja mam jeszcze nowe objawienie. I możesz czytać i czytać i czytać 36 razy dany werset, a w 38 powiesz, wow, ale ja tego nie widziałem. To było poza mną. Ja tego jeszcze nie doświadczyłem. Boże, ja chcę, żeby to słowo było słowem objawionym w moim życiu. Więc, kochani, nowe pokolenie to są nowe możliwości. Nie będę ukrywał, że też nowe zagrożenia, tak zupełnie, których być może jeszcze nie znamy, ale na pewno są nowe możliwości. To każdy z was jest z różnego miejsca, z różnych kościołów. Tam, gdzie jesteście w rodzinach wierzących, w kościołach, w społecznościach, bierzcie to, gdzie ten kościół doszedł i idźcie dalej. Nie zadowalajcie się tym, co już zostało osiągnięte. Bo od czasów reformacji, słuchajcie, od czasów reformacji wierzący ludzie idą tylko dalej i dalej. Że popatrzcie na czas reformacji, tak? Luter i tak dalej. Cudownie, że to nastąpiło. To był wielki cud. Ale oni doszli tylko do jakiegoś poziomu. Tam nie było pełnego objawienia wszystkiego. To dalej szło i dalej szło. I my jesteśmy, ja nie mówię, że w tym samym stopniu przeprowadzamy reformację, tak? Ale każde pokolenie może iść dalej w Bogu. Ty możesz iść dalej niż twoi rodzice. Ja się modlę o to, żeby moje dzieci, czy już moje wnuczki, chociaż jeszcze są malutkie, poszły jeszcze dalej. Dlatego, że potrzebujemy Bożej siły. Potrzebujemy Bożej zmiany. I potrzebujemy Bożego hartu Ducha Świętego w nas, aby odpierać to wszystko, co mamy. Więc to, że mamy Boga obfitości, to, że Jezus powiedział, że chce, żeby Jego prawa, Jego słowa obfitowały w naszym życiu, to jest taka prawda, którą możesz dzisiaj wziąć. Możesz się zacząć o to modlić. Możesz to wyznawać nad dziedzinami swojego życia, gdzie uważasz, że jeszcze to nie nastąpiło. To jest coś, co Jezus ma dla ciebie osobiście, nie jako społeczności, dla ciebie osobiście, dlatego że On widzi każdego z nas takimi, jakimi jesteśmy. Wiecie, ja nie jestem nic w stanie zagrać przed Jezusem. Ja nie jestem w stanie zrobić żadnej pozy. Mogę zrobić, nie wiem, być może to być tak odbierane, że ktoś mnie odbiera, że o, jakąś pozę robi, ale kiedy mam świadomość, że kiedy stoję przed Bogiem, to On mnie widzi takim, jakim ja jestem. Rentgen to jest mało. On mnie widzi głębiej niż ja sam. On widzi pragnienia, On widzi zranienia, On widzi potrzeby i On chce dotrzeć do każdej sfery mojego życia. Pytanie jest, czy chcesz Go tam dzisiaj wpuścić. Pytanie jest, czy uznajesz, że są takie sfery, gdzie Duch Święty jeszcze nie rządzi. Jako człowiek nawrócony, albo może w ogóle jeszcze nie nawrócony. Jeśli uważasz, że tak jest, to proszę podnieść rękę, że masz takie sfery, masz takie przestrzenie, gdzie widzisz, że Duch Święty musi zrobić porządek, że Duch Święty, że to jeszcze nie jest przez Niego zarządzane. Jeśli masz, że zgodzisz się z tym, co usłyszałeś w tej chwili, to podnieś po prostu rękę, żebym wiedział, że dzięki. Widzę, że wiele, wiele rąk. Nie wiem, czy to... Może zrobimy tak. Jesteśmy tu na tej sali, w Bożym domu, w Bożej obecności.
Jeżeli uważasz, że jest to okej dla ciebie, to ja cię zapraszam, wyjdź tu, możemy się pomodlić. Są tutaj liderzy, możemy się pomodlić, po prostu w wierze przynieść te sprawy przed Jego oblicze. Poprosić o to, aby Duch Święty stąpił, zaczął robić porządek. Może sam nawet nie wiesz, jak to rozpocząć. Może sam nie wiesz, że to jest tak zagmatwane, że nie wiesz, jak zacząć. Ale ja ci powiem, Bóg już ma rozwiązanie. On już ma rozwiązanie. Kiedy Faraon tyle razy wymyślał jakiekolwiek przeszkody, że sami mężczyźni bez zdobytku i tak dalej, to Bóg już widział rozwiązanie, jak oni wychodzą zaopatrzeni. Dlatego, że Jezus Chrystus umarł za to. I to nieważne, że to się wydarzyło 2000 lat przed Nim. Dlatego, że w Bogu nie ma czasu. W Bogu nie ma czasu.